Dzisiaj opowiemy sobie historię Krzysztofa Kononowicza, którego kariera rozpoczęła się 10 lat temu. Z uwagi, że niedawno mieliście egzaminy gimnazjalne, to możecie sobie policzyć, o którym roku mówię. 12 listopada 2006 roku w Białymstoku odbywały się wybory na prezydenta miasta. Zgłoszonych zostało 7 kandydatów. Jak nie trudno się domyślić, od kilku miesięcy przed tym wydarzeniem trwała intensywna kampania wyborcza. Jednym z elementów tej kampanii były prezentacje kandydatów w studio wyborczym lokalnej telewizji Yard. I oczywiście większość kandydatów zachowała się dosyć normalnie. Jednak jeden z nich, kandydat Komitetu Wyborczego po Wyborców Podlasie XXI wieku, stanowił wyjątek. Otóż bohater naszego odcinka, Krzysztof Kononowicz, był ubrany w turecki sweter z dziwnymi wzorami, mówił niezwykle prostym językiem, przy okazji popełniał masę błędów językowych. Także jego obietnice były co najmniej ciekawe, jak jeden z cytatów, że nie będzie niczego, przeszedł swego czasu do mowy potocznej. Otworzyć zakłady miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Tak. A moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Kononowicz obiecywał likwidację alkoholu i papierosów dla młodzieży, poprawę komunikacji miejskiej i tego typu rzeczy. Kononowicz urodził się w 1963 roku we wsi niedaleko Olsztyna. Z zawodu jest kierowcą mechanikiem. Nie wiadomo od kiedy dokładnie, ale na pewno odkąd stał się szerzej znany, to mieszkał z matką oraz chorym psychicznie bratem, którym się opiekował. I to na tyle personaliów. Jego spot wyborczy z miejsca stał się hitem. Jak na tamte czasy nagrania, które pojawiły się na YouTube czy Google Video, miały naprawdę spore ilości wyświetleń, które według różnych szacunków mogły osiągnąć nawet 2 miliony odsłon. Ostatecznie Kononowicz uzyskał niecałe 2% głosów wyborców i zajął przedostatnie miejsce w wyborach, ale to był tylko początek jego kariery. Niektórzy ludzie dosłownie oszaleli na punkcie Kononowicza. Jego fani zjeżdżali do Białegostoku, żeby dostać autograf, a bardziej zaradni sprzedawali identyczne swetry jak ten, w którym prezentował się w spocie wyborczym. O Krzysztofie mówiły wszystkie media, był on zapraszany do telewizji, gdzie oczywiście na swój sposób każdy cisnął z jego bekę, czego sam zainteresowany niezbyt zauważał. Panie Hubercie, źle. Źle. To wszystko... A jak powinien robić jak tak pan powiem, Hubert? To pan u mnie jest zerem. No nie. A wiesz dlaczego? Ale panie Krzysztofie... A wiesz dlaczego pan? Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, pan zażywał alkohol, zażywał. Dokładnie wiem o panu historii. A ja też nazywałem. Też jestem zerem? Panie redaktorze, alkohol można używać, ale umiarkowanie. Niestety sława, jaką zdobył Kononowicz, odbiła się na nim zdecydowanie negatywnie, ale o tym nieco później. Szybko okazało się, kto dokładnie stoi za Kononowiczem, bo w końcu ciężko uwierzyć, że taki prosty i poczciwy chłop mógł ogarnąć dosyć zawiłe sprawy jak kandydowanie na prezydenta miasta. Otóż wypromowali go Adam Czeczetkiewicz i Marek Czerniawski, którzy chcieli w ten sposób wypromować swój komitet za pomocą swego rodzaju błazna, co w sumie im się udało. Aczkolwiek z drugiej strony pomagali oni Kononowiczowi, zwłaszcza Czeczetkiewicz trwał długo przy Kononowiczu i jest on autorem większości nagrań z jego domu. Mirrory tych dosyć słabej jakości materiałów można by z problemu znaleźć na YouTube. Na Kononowiczu wybiło się całkiem sporo osób, na przykład zespół Grupa Operacyjna z piosenką pod tytułem Nie będzie niczego, która premierę miała w styczniu 2007 roku. Nie będzie policji, nie będzie kanarów, nie będzie słabych płyt, nie będzie browaru, nie będzie bandytstwa, nie będzie urzędu, nie będzie podatków, nikt nie popełni błędu, nie będzie hip-hopu, na drodze znaków stopu, nie będzie rządu i w rządzie jełopów. Później Kononowicz powoli już przygasał. Czasem pojawiały się z nim nowe filmy, czy też małe afery, jak mały pojedynek z Donaldem Tuskiem. Jednak nie dało się tego porównać do kononomanii, jaka była wcześniej. Warto jeszcze wspomnieć, że Kononowicz został zaproszony do zagrania epizodycznej roli w filmie Ciacho, gdzie grał prokuratora oskarżającego główną bohaterę. Teraz wypadałoby kontynuować wątek, dlaczego sława Kononowicza odbiła się na nim negatywnie. Otóż on sam uwierzył w to, że ludzie naprawdę uważają go za prawdziwego polityka i że jest on autorytetem dla wielu, oczywiście dla często wspominanej przez jego młodzieży także. Widać to na filmach, które wypuszczane są obecnie, gdzie nieraz mówi, że jest w trakcie pisania ustawy i że jedzie do Warszawy na spotkanie z premierem.
Kolejne ważne daty w życiu Kononowicza to wrzesień 2012 oraz luty 2013. W tych miesiącach zmarła jego matka oraz brat. Po ich śmierci stan umysłowy Kononowicza zdecydowanie się pogorszył. Na ten moment Krzysztof mieszka cały czas w Białymstoku, ale nie sam, ponieważ przyjmuje pod swój dach bezdomnych lub innych, takich jak on, wykolejeńców życiowych. Co w sumie dla niego jest dobre, bo pewnie w całkowitej samotności długo by nie dał rady wytrwać. Nowe filmy z jego udziałem cały czas pojawiają się na kanale Kononowicz w olejku lub pomidorkach, gdzie jest on nagrywany przez anonimowego twórcę, nazywanego przez Krzysztofa redaktorem. Na kanale Kononowicz przede wszystkim je konserwy rybne, tak, wiem jak to brzmi, a także mówi o sytuacji politycznej w Polsce. Szanowni Państwo, kochani moi, to ja wczoraj byłem w sklepie i kupiłem sobie szprot w oleju z firmy Ahoy. Warto wspomnieć, że niedawno znowu głośno było w mediach o Kononowiczu, ponieważ został on pobity we własnym domu przez 3 napastników. Co ciekawe, przy okazji tej sprawy prokuratura ma sprawdzić, czy Kononowicz jest do końca zdrowy psychicznie. O Kononowiczu można naprawdę wiele powiedzieć, przez pewien czas był on ważną postacią medialną, dlatego zachęcam bardziej ciekawych do zagłębienia się w nagrania z jego udziałem z lat 2006 i 2007, kiedy to było ich bardzo dużo. Do widzenia Państwu.